pięknie okazale wygląda, ale no, dojść tam jest ciężko. 2600, jak mówiłam, 52. Jeśli ktoś się wybiera, to z przewodnikiem. Przewodnik może tylko 5 osób zabrać. Płaczliwa skała i hawań oddzielone przemoczą strzyskalską. Za nimi takie wysokie strzeliste, to są już Tatry wysokie. Od lewej idąc taki trójkątnik to Kiszmarski Wiel. Potem mamy taki trapezik, to jest łomnica, na nią wyjeżdża kolejka. I jest tam obserwatorium. Następnie mamy taki schodkowaty szczyt schodzący w prawo, to jest Durny. Potem dosyć płaski szczyt z takim ząbkiem u góry, to są Baranie Rogi. I kolejny szczyt, trójkątny z garbem po lewej stronie, to... Bielski. Było to pierwsze miasto w Europie, które otrzymało hełm królewski. A hełm był miasto ludzki węgierski w roku 1695. Ta bielizna stoi, to jest wieczny serb. Trzy linie to są elementy hełmu. Nowym tworem, natomiast tutaj wszędzie były Węgry i cesarz Józef II wprowadził pewne reformy i między innymi dbał o higienę i w związku z tym stwierdził, że nie mogą być cmentarze w centrum miast i trzeba je przenieść poza obręb miasta i te wszystkie cmentarze przy kościele zostały wtedy kasowane. I ten piękny kościółek, który przed Państwem jest, w tle widać wielką katedrę, ale już on sam jest pięknym zabytkiem. Wybudowany w stylu gotyckim, o czym świadczą strzelistość bryły, ostrołukowe okna, ozdobione pięknie jak tymi masferkami, to są takie betonowe, jakby kamienne linie pomiędzy tymi oknami, tymi szkłami. Oraz przypory, czyli taka, to są takie murki wystające ze ściany i na których opiera się cała konstrukcja kościoła, żeby właśnie uzyskać ten efekt strzelistości. Jakby się weszło do kościoła wewnątrz, to zobaczymy.
zobaczylibyśmy sklepienia krzyżowo-żebrowe i właśnie ten ciężar przenoszony jest potem na przypory. Na dodatek jest to budowana katedra w stylu gotyku francuskiego, czyli jak może Państwo kojarzą na przykład kościoły gotyckie w Polsce, w Krakowie na przykład, nie ma aż tylu ozdobników tego wszystkiego, jak tutaj. Tu po prostu wszędzie jest jakaś wieżyczka. Musimy wychodzić rzeczywiście. Tak, już wychodzimy. Zbieram ci na wejście. Budowy dla Węgrów bardziej. Krakow, czy kiedy najechał Polskę? W XVI wieku chyba, jakoś tak. Południowo. Słucham? No tak, 400-500 lat temu. No to jest taki pan Krakow, bo to jest tak, kości, ubrania. I zęby te.
Spytałem się policji na wszelki wypadek, czy można palić tak na mieście. Wiesz, bo to różnie bywa. Na pewno nie można. 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 Ale u nas różnie, w miejscach publicznych nie można, więc to wiesz. Ale u nas nie ma wszędzie domów publicznych.
like a great country roads, take me home to the place I belong. You left it painted on the sky, disappears the moonshine, straight up in my country roads, take me home to the place. Ah!